20 marca w Poznaniu rozpoczną się Dni Kariery, czyli największe w Polsce targi pracy. Organizatorem przedsięwzięcia jest ISEC, czyli Międzynarodowa Organizacja Studencka zachęcająca młodych ludzi do rozwijania swoich pasji oraz poszerzania wiedzy w interesujących ich dziedzinach. Oba projekty, czyli Akademia Umiejętności i Dni Kariery, o których Pani przed chwilą wspomniała, są połączone i wywodzą się z organizacji ISEC. Jest to międzynarodowa organizacja, która ma na celu pomóc studentom w rozwijaniu swoich umiejętności. I Akademia Umiejętności jest to cykl około 40 szkoleń, która trwa 4 dni, jeszcze trwa jutro. To jest czwartek, piątek, poniedziałek, wtorek. I jutro tak naprawdę będzie najwięcej szkoleń, bo przyjeżdżają trenerzy z Warszawy. I równocześnie jutro będą się odbywały targi pracy, na których studenci mogą się dowiedzieć na temat praktyk, porozmawiać bezpośrednio ze swoim pracodawcą, zapytać o szczegóły możliwego zatrudnienia. Pierwsze wykłady związane z targami miały miejsce już dziś w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych przy ulicy Głogowskiej. Dotyczyły one przede wszystkim rachunkowości, jednak w planach Dni Kariery jest jeszcze wiele innych ciekawych wykładów i warsztatów, które będą realizowane w najbliższych dniach. Tematyka szkoleń jest bardzo rozległa. Na przykład mogą to być takie bloki tematyczne jak marketing, finanse, IT i sprzedaż. Ponadto na międzynarodowych targach poznańskich studenci będą mieli okazję do zapoznania się z ofertami pracy oraz nabycia potrzebnych informacji na temat działalności firm biorących udział w targach. Dni Kariery, tak, największe targi pracy, praktyk i staż odbędą się jutro na międzynarodowych targach poznańskich w godzinach od 9 do 16. Oczywiście wstęp jest wolny, pawilon 7. Zapraszamy oczywiście wszystkich studentów, aby mogli zapoznać się ze swoimi potencjalnymi przyszłymi pracodawcami.